Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na surówkę na zimę z kapusty. Ta surówka smakuje jak u Chińczyka. To jest jedna z naszych ulubionych surówek z kapusty. Jest prosta w przygotowaniu i rewelacyjnie smakuje. Pasuje do różnych dań obiadowych, hamburgerów czy innych przekąsek na ciepło. Ten przepis jest warty wypróbowania. Do przygotowania surówki na zimę potrzebuję kapustę, marchewki, cebulę, sól kamienną, pieprz czarny mielony, ocet, cukier i olej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to Was do tego gorąco zachęcam. Surówkę zaczynam od przygotowania kapusty. Moja kapusta waży nieco ponad 2 kg. Kapustę kroję na mniejsze kawałki i poszatkuję ją przy pomocy maszynki. Kapustę możecie poszatkować tak jak ja maszynką, możecie zrobić to nożem, a nawet możecie zetrzeć ją na tarce jarzynowej. Kapustę mam poszatkowaną, zajmę się teraz resztą składników. Marchewki i cebulę obieram. Cebulę kroję w kostkę. Marchewki ścieram na tarce o grubych oczkach. Do kapusty dodaję cebulę. Dodaję też marchewkę. Wsypuję 2 płaskie łyżki soli do przetworów. I dodaję łyżeczkę pieprzu czarnego mielonego. Teraz warzywa mieszam i dodatkowo ściskam je. Ugniatam ręką. Warzywa mam wymieszane. Odstawiam je na bok i przygotuję zalewę. Do garnuszka wlewam pół szklanki octu. Wsypuję pół szklanki cukru i wlewam pół szklanki oleju. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 250 ml. Składniki na zalewę mieszam i podgrzewam do rozpuszczenia się cukru. Zalewę wlewam do warzyw. Nie czekam, aż wystygnie. Wszystko mieszam. Wymieszaną surówkę odstawiam na godzinę. Minęła już godzina, nawet troszkę więcej. Surówkę ponownie mieszam i będę ją nakładać do słoików. Surówkę nakładam do słoików o pojemności 350 ml. Brzegi słoików wycieram ręcznikiem papierowym. Słoiki z surówką mocno zakręcam. Z podanych składników wyszło mi 8 słoików z surówką. Teraz będę je pasteryzowała. Słoiki wstawiam do dużego garnka i wlewam wodę, tak do około 3/4 wysokości słoików. Słoiki będę pasteryzowała od momentu zagotowania na średniej mocy palnika przez 20 minut. Zapasteryzowane słoiki z surówką ostrożnie wyjmuję i pozostawiam do wystygnięcia. Zimne słoiki wyniosę do spiżarki. Spodobał Ci się przepis?
Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.